Turbo Łobo. To ja! Turbo Kozak. Czterokrotny mistrz Polski, raz z Zagłębiem Lubin, trzy razy z Wisłą Kraków. 6 lat walczący o to, żeby ponownie zagrać w Ekstraklasie i tym bardziej wystąpić w Turbo Kozaku. Panie i panowie, drugi odcinek tego sezonu. Wojciech Łobodziński, Miedź, Legnica. Drugi Wojtku, czy mając 36 lat na karku przed takimi programami, jeszcze czuć lekką tremę? Trema wiąże się z potencjalnym urazem moim, który może się tu wydarzyć. Także gwarantuję ci, że to jest 160 któryś odcinek, jeszcze nigdy nie było żadnej kontuzji. No i właśnie się martwię, że ten pierwszy raz prawdopodobnie się może zdarzyć, no ale jestem, powiedzmy, że jestem gotowy. Gabor, są pytania od abonentów, gdzie byłeś podczas pierwszego odcinka? Dziękuję serdecznie, tyle Gabor, zaczynamy! Drogi Wojtku, mam dla ciebie dwie wiadomości. Jedną dobrą i drugą dobrą. Od której zacząć? Od dobrej oczywiście. Od tej pierwszej. Wraca Gabor. Druga dobra jest po urlopie, no więc jego forma... wakacyjna. Otóż to. Więc zostaje mi ci tylko i wyłącznie życzyć powodzenia. Dość o mnie. Cała Legnica, patrz. Ojej, jak się odbiło. O! Taki pinball. Na dwóch prostych nogach idzie, także o. Śmierdzi czerwienią? Tak, tak. Trzeba uważać. Oj! 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 Jeszcze się trzęsie. Miał być z przytupem, ale dobra. Oj, 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 oj! 2-3. A mama mówiła, nie siadać za wcześnie na tyłku. Zagłębi lubi karty strzelane? Mało. W Wiśle? W ogóle. W Miedzi? Był moment. Momenty były. No jak on tak biegnie, jakbyś chciała, nie mógł, co mam zrobić? Podobno wzoruje się na Beckhamie. Jeszcze leci. Panie, kogo żeś na tą ziemi? No, trzecia. To, co nie udało się przy sam na sam, teraz ma dopiero swoje konsekwencje. On nie potrzebuje tego! On nie widzi normalnie! Krzyczą, że nie potrzebujesz, że normalnie nie widzisz, ale nie, nie ma problemu. Takie delikatne są problemy, dlatego powinien mieć jakąś taką... Ale są soczewki? No nie ma. Ewentualnie jakieś okulary do czytania by się przydały może. Awans w sezonie 2017-2018 Ekstraklasa. Wszystko faktycznie ma miejsce i ma miejsce też szalik na głowie Wojtka. O mój cię panie, poszukujemy bramkarza, ogłoszenie pilne. Liczyłem, że będzie strzał tam. Równo 6 lat trwała twoja krucjata tutaj w Legnicy i dążenie do celu, dążenie do jednego celu, do awansu do Ekstraklasy. Miałeś takie już chwilę zwątpienia, że gdzieś tam twoja kariera rozchodzi na drobne, czy nie? Czy wiedziałeś, że to się wreszcie musi udać i wreszcie Wojciech Łobodziński wróci tam, gdzie było jego miejsce przez no, 10 lat? Czy nie będę oszukiwał, że momenty były, bo tego zwątpienia, bo jednak długo to trwało. Długo to trwało i sobie myślałem, że przyjdzie mi może skończyć w tej pierwszej lidze, ale na koniec te dwa ostatnie sezony, gdzie już ta drużyna była tak na tyle mocna, że wierzyłem w to, że jeszcze może się udać na koniec. Ważne jest to, co powiedział Wojtek mi przed nagraniem, że patrzysz na swoje roczniki, wszyscy już są kim? No, ekspertami, trenerami, asystentami, także... A Wojciech Łobodziński dalej biega i jak pokazała pierwsza kolejka, no biega nieźle. No powiedzmy, no jeszcze paru chłopaków zostało co gra, także miło mi będzie po tylu latach jeszcze na boiskach się spotkać z nimi. Czas na konkurencję imienia Piotra Grzylczaka. Jedziemy. Nie wiem jak mam to zrobić. Czy ty kiedykolwiek w karierze strzeliłeś bramkę z voleja? Strzeliłem, oczywiście. Naprawdę? Oczywiście. To powtórz. Nie.
Dobij to z bliska! Za połowę punktu! Właśnie, można dobić? Są pytania o tą bramkę z Woleja, kiedy to było, w jakim meczu? Niech sobie na YouTubie tam spojrzą ci, co nie wiedzą. Dokładnie. Nie? A rożny wrzucałeś? Też nie. A nie widać, a nie widać. Najważniejsze jest wyciągać wnioski. Tak. I to proszę, proszę, brawo, brawo! No. To są tak zwane cenne rady Gabora. Mowa ciała. Może strzyżaczka? Miało nie być potencjalnych urazów. A, wyjdź na całość, Wojtek. Zaryzykuj. Jak się łamasz teraz? Jak się łamasz, to dzisiaj, tu i teraz. Oj, oj, oj. Dobra, jeszcze raz krzyżaczek. Nie. Dobra. Idziemy dalej. Ale najważniejsze jest to, że nie ma urazu. Nie ma urazu. I ładny gol. Ładny gol. No. Jednak wierni, co? Ta. Nie liczni, ale fanatyczni. Wierna Sidera. Szansa, a Jezus Maria. Ale specjalnie to robisz? Ile razy? No niby 15, ale z tej racji, że w tym roku obchodzisz 2 razy 18, tak, to zróbmy 18. Nie, nie, zaraz, zaraz. Dobra, 15, żartowałem. 3, 2, 1. Raz, 2, 15, ale szybko, 3. Trzynaście, Legnicka Samba, 14, 15 poszedł. Pazernie, strzel gola. Łobo, pazernie. Jaka sytuacja na froncie? No, faktycznie pierwszy raz najlepszy. A to pierwszy raz to robiłeś? Tak. No, pierwsze razy są najlepsze. Wojtek, ulubiony tenisista? Dżokowicz. Brawo! 3, 2, 1. Osiemnaście! Z tego co pamiętam, jak odchodziłeś z Ekstraklasy, na chwilę wpadłeś do pierwszej ligi i Turbo Kozak akurat wtedy startował, dobrze pamiętam? Tak, tak, to była pierwsza edycja. Pierwsza edycja, a kto wtedy startował? Saganowski? A wtedy byłeś w UKS-ie z Markiem? Tak, tak. No właśnie mówię, że Marek się długo przygotowywał. Ja miałem trochę mniej czasu. Długo, tak? Obiecuję, że następnym razem będę dwa dni wcześniej walił z połowy. Proszę Państwa, jak Państwo widzą, właśnie się dobrałem, bo w Legnicy dzisiaj raptem 36 stopni, tyle lat właśnie w tym roku, także kończy Wojtek. W zasadzie program sponsorowany jest przez dwie liczby, 18 i 36. Drogi Wojtku, wyszło chyba nie najgorzej, no, myślę, że mogło wyjść lepiej. No. Ja jestem zadowolony bardzo, powiem szczerze, że tak jak mówiliśmy wcześniej, nie ma urazu, także jest ok. Każdy w zasadzie zaczyna występować w odcinku z jakimś tam celem, bo tak, twój cel się spełnił, tak. Brak urazu, mieć w Ekstraklasie, w pierwszej kolejce fantastyczna asysta. Petr Forster to jest dobry zawodnik do Turbo Kozaka? Bo tam... Jak czytać tego Fina? Ja myślę, że tą piłkę na połowie możecie mu tak 10 metrów jeszcze dalej przestawić. Naprawdę? Ułożona noga? Tak, myślę, że tak. Petri Forfet, proszę Państwa, ułożona noga, a jakże ułożony Wojciech Włobodziński, wracający po raptem 6 latach do Ekstraklasy. Mieć Legnica, naprawdę świeżutki Beniaminek, mając takich piłkarzy, powinno być spokojne utrzymanie, a może grę o wyższe cele? To zobaczymy. Zawsze był skromny. Wojciech Łobodziński, Mieć Legnica. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy.